Jezioro Tarnobrzeskie, dziś centrum rekreacji i spędzania wolnego czasu, dawniej zaś odkrywkowa koparnia siarki. Żółte złoto odkryto tu w latach 50. XX wieku. Było to jedne z największych złóż siarki rodzimej na świecie. Jezioro Tarnobrzeskie powstało w wyniku wypełnienia wodą pokopalnianego wyrobiska. Dziś jest drugim co do wielkości akwenem wodnym na Podkarpaciu. Jego powierzchnia to 455 hektarów, a głębokość do 42 metrów. Może się także poszczycić najdłuższą plażą w południowej Polsce, o długości ponad 2 km oraz wysokiej czystości wodą. Miejsce nie tylko do zażywania kąpieli słonecznych, ale i także do uprawiania sportów wodnych, żeglarstwa, windsurfingu, kitesurfingu oraz nurkowania. Wzdłuż jeziora biegną ścieżki spacerowe i rowerowe. Znajdziemy tu także dwa strzeżone kąpieliska, place zabaw, kemping oraz bazę gastronomiczną. Dosłownie wszystko, czego dusza zapragnie. Jezioro objęte jest strefą ciszy, co oznacza, że obowiązuje tu zakaz pływania skuterami i łodziami z napędem spalinowym. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim znajduje się także najdłuższa tyroga w Polsce. Długość lin, których fragment wisi też nad wodą, to dokładne 500 metrów. Dodatkową atrakcją w okolicy jest zamek w Baranowie Sandomierskim, ze względu na podobieństwo zwany także Małym Wawelem. Zamek pełni dziś funkcję muzeum. Zwiedzać możemy wnętrze zamku i jego podziemia, park, ogrody oraz wybić pamiątkową monetę.